Cześć. Witam Was w kolejnym naszym spotkaniu z serii Life Action Plan. A tym razem będziemy mówić o tym, jak wzbudzić ducha podczas pracy zdalnej. I to jest temat o tyle ważny, że już od już prawie półtora roku pracujemy większość zdalnie, ale nie wszyscy pracują zdalnie. Część osób jest jednak musi chodzić do pracy, powiedzmy tak tradycyjnie, a część osób już całkowicie przeszła na pracę zdalną. I dzisiaj będziemy o tym dosyć dużo dyskutować, ponieważ będę miał też specjalnego gościa, którego firma pracuje w 100% zdalnie, więc będzie naprawdę dużo praktycznych wskazówek, dużo konkretnej wiedzy i przede wszystkim takiego swojego doświadczenia, jak efektywnie właśnie pracować zdalnie i wzbudzać tego ducha zespołu. Na początku, jak zawsze, kilka ważnych kwestii, mianowicie nasze wartości, które wypracowaliśmy w Lean Action Plan. Przede wszystkim nie szukamy winnych, a rozwiązujemy problemy. Okazujemy szacunek, a to nie wyścig szczurów i nie manipulujemy, a współpracujemy. Jeżeli się z tym zgadzacie, to śmiało piszcie, że tak, to są wartości, które Wam sprzyjają. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą chciałbym się podzielić, ponieważ taki mój projekt akurat, więc mogę. Ruszyliśmy powoli aplikację Lean, więc jeżeli ktoś jest chętny, chce zobaczyć, jak to wygląda, zapraszam aplikację lean.pl. Trochę naszych już takich tematów się pojawiło, bo już parę produktów mamy. Mamy nasz system sugestii ProblemBox, mamy nową aplikację DocBox do podglądu dokumentacji na produkcji przez operatorów, audyty online, różnego rodzaju warstwowe, 5S-owe, ISO-owe, wszelkiego rodzaju, Action Plan, czyli system do planowania realizacji działań, no i aplikacja do analizy nagrań. Ale konkretnie co dzisiaj, o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będziemy mówić o pracy zdalnej, o tym, jakie narzędzia, jak ułożyć ten plan dnia, jak pracować i pogodzić pracę w domu, ale też z punktu widzenia pracodawcy, jak ją monitorować, nadzorować. No i trzeci obszar, taka integracja zespołu, czyli jak wspólnie ze sobą pracować i jakie są dobre praktyki w zakresie takiej integracji. Zobaczymy, jak to wygląda. Pamiętam i przypominam, że na końcu będą trzy prezenty, trzy w sumie, taki ten trzeci też będzie rozbudowany, bo w maju przeprowadziliśmy badanie różnic efektywności przy stosowanej formie pracy zdalnej. Było to badanie razem z współudziałem Koła Naukowego Stowarzyszenia Zarządzania z AGH i tym raportem chcemy się z Wami podzielić. Dodatkowo fragment kursu Skuteczny Lider, Budowanie Zespołu i Komunikacja. No i trzy karty pracy, szczególnie przydatne w pracy zdalnej, czyli planowanie dnia, uporządkowanie spraw i zarządzanie spotkaniami. I z tego miejsca chciałbym podziękować autorom badania, czyli całej ekipie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania z AGH za zorganizowanie, przygotowanie tego badania, przeprowadzenie, przygotowanie też raportu i dzięki temu mogę też to dzisiaj prezentować i przedstawić, więc raport będzie na końcu, będzie można go pobrać. A dzisiaj coś specjalnego, bo moim gościem będzie Jan Zborowski, założyciel Software Mill, firmę, którą myślę, że tutaj Wam przedstawi dosyć fajnie, bo jest to, ja Wam powiem, trochę nietypowa firma jak na polskie warunki. Kto słyszał o turkusie takim kolorze, to dzisiaj pewnie też Jan trochę powie, na czym to polega i jak to u nich zrobili, czyli turkusowym zarządzaniu, ale przede wszystkim Jan jest moim gościem ze względu na to, że nie mają biura. Mają 70 osób i od zawsze pracują zdalnie. Jeżeli nie mylę się, od 2009 roku, Jan mnie poprawi jak coś. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, już tutaj Jaśka wrzucam. Jasiek był na wakacjach, wrócił prosto z wakacji. Opowiedz, jak było na wakacjach. Nie no, cudownie było. Bez komputera, bez telefonu, więc wypoczęty wróciłem i z głową otwartą. No i cieszę się, że mogę z Wami się spotkać i podzielić się naszymi praktykami, bo tak jak wspomniałeś, pracujemy zdalnie od 2009 roku. Nigdy nie mieliśmy biura, więc obecna sytuacja no, dla nas niczym się nie różni, bo jak siedzieliśmy w domu w kapciach, tak dalej siedzimy w kapciach i sobie dalej pracujemy. To powiedz nam troszeczkę, czym się zajmujecie w Software Millu?
Jesteśmy firmą, która pomaga przejść przez transformację cyfrową naszym klientom, bo mamy zespoły programistyczne i razem z klientami identyfikujemy wyzwania właśnie, które ich czekają i często przekładamy ten biznes bardziej tradycyjny na ten cyfrowy i wspieramy się takimi nowymi całkiem rozwiązaniami technologicznymi jak blockchain czy sztuczna inteligencja, no, która coraz mocniej wchodzi i pomaga właśnie chociażby naszym klientom sektora medycznego poprzez analizę obrazu wynajdować jakieś choroby nowotworowe u pacjentów. Ale no, także to są bardziej przyziemne projekty. Współpracowaliśmy i tworzyliśmy jedną z większych giełd handlu kryptowalutami. To są systemy do dużych e-commerce'ów, więc rozrzut tutaj jest całkiem spory i też klienci z wielu stron świata, bo od Japonii przez Europę Zachodnią do Stanów Zjednoczonych. Możesz tam pochwalić się trochę tym takim najciekawszym projektem, bo często o nim mówisz, powtarzasz, przez telefon mówiłeś, a to są rzeczy, które zmieniają trochę świat, nie? No, myślę, że taki ważny dla nas projekt, bo mający bardzo pozytywny impact taki społeczny i dla ludzi, to rzeczywiście jest projekt, w którym wspieramy naszego klienta. To jest firma z branży farmaceutycznej, czy w ogóle takiej biotechu. Oni dysponują dużą ilością zdjęć medycznych, czy to są rentgeny, czy jakieś inne USG. I nasi inżynierowie opracowywali model, który analizuje te zdjęcia i wyszukuje choroby nowotworowe u pacjentów. To jest bardzo ciężka praca. Po pierwsze, jest to trudne wyzwanie, jak to zrobić, jak zbudować taki algorytm, jak zbudować takie rozwiązanie, no i przetwarzać taką ilość danych, no ale także no niestety też wiąże się z tym, że diagnozujemy, czy te nasze systemy diagnozują, właśnie rozpoznają takie ciężkie choroby, ale nadzieja jest taka, że im wcześniej rozpoznane, tym większa szansa na wyleczenie. Są to też inne, także z tej branży, biotech systemy na przykład, które mają za zadanie zebrać całą dokumentację medyczną pacjenta i też w sposób automatyczny znaleźć najbardziej istotne informacje, tudzież połączyć niektóre fakty, żeby podpowiedzieć lekarzowi właśnie jaka może to być choroba albo jakie badania dodatkowe trzeba zlecić pacjentowi. No ale tak jak wspomniałem, w naszym portfolio są też projekty z branży e-commerce, fintechy, więc tutaj generalnie to, co łączy te wszystkie projekty, to przetwarzanie bardzo dużej ilości danych i duża skalowalność tych rozwiązań. Świetnie, świetnie. Myślę, że będziesz zdradzał powoli tajniki swojej firmy, jak realizujecie te projekty. A ja trochę powiem tak z naszej strony, z naszej historii. Czyli trochę tak jak u nas to się wydarzyło, tylko wspomnę, bo u nas my też realizowaliśmy projekty głównie u klientów, w 90% tak sprawdziłem, robiliśmy to u naszych klientów na miejscu, a teraz już jest 55, mamy taki wskaźnik już założony i w sumie też to pokazało nam taką drogę, że można tak pracować, firmą też pokazało, że ta praca też jest efektywna, a co musieliśmy zrobić w czasie pandemii, bo to też nie było takie łatwe, musieliśmy zdecydowanie zwiększyć komunikację między sobą w zespole i z firmami, z którymi współpracujemy, ale też mieć taką większą zwinność w działaniach, które realizujemy. Obecnie jednak to trochę nam przeszkadza, ponieważ tak chcielibyśmy być tak zwinni jak w czasie pandemii, ale chcielibyśmy też realizować te projekty tak jak wcześniej, więc trochę nam to przeszkadza, ale jakby musimy tak działać, znaleźć te sposoby. Ja rozumiem, że u ciebie, tak jak wspomniałeś, tego problemu pandemii z daną nie było. Ale jak miała wpływ ta zmiana sytuacji może u klientów na waszą pracę? No, był taki tydzień w kwietniu zeszłego roku. No to naprawdę wymagało to żelaznych nerwów,
bo do 10 rano dzwonili klienci z Azji, żeby powiedzieć, że no pandemia i no tutaj musimy jakoś się przeorganizować i być może wstrzymać pracę. Później między 9 a 17 klienci europejscy także dzwonili, że no pandemia i tutaj niewykluczone, że jakieś zmiany będą zachodzić, a po 16 klienci ze Stanów dzwonili z takimi informacjami. Na szczęście dla naszej firmy i dla naszej branży ta pandemia szybciej się skończyła niż się zaczęła, bo większość osób i przedsiębiorców zdała sobie sprawę, że no, jeżeli nie działali cyfrowo do tej pory, to muszą zacząć korzystać z rozwiązania IT i ich biznesy muszą być oparte o rozwiązania cyfrowe. Stąd też te telefony, które mówiły o wstrzymaniu pracy, ewentualnie zamrożeniu współpracy, po tygodniu zmieniły się w telefony, czy możemy dołączyć więcej osób do zespołu, zwiększyć zatrudnienie, bo no, te biznesy zaczynają przyspieszać i coraz bardziej są zależne od rozwiązań IT. A to, że pracowaliśmy zdalnie, już wcześniej spowodowało, że dużo łatwiej nam się zaczęło pracować z klientem, bo klienci też zaczęli pracować zdalnie, bo oni byli zdalni dla nas, ale sami pracowali często z biura i ta komunikacja bardzo się poprawiła w związku z tym, bo zaczęli korzystać z tych narzędzi, z których my korzystamy. Często też organizowaliśmy dla klientów takie kursy, żeby im pomóc zorganizować się właśnie w tego typu pracy. Podpowiadaliśmy, z jakich narzędzi skorzystać, jak organizować sobie pracę, bo to było dużym wyzwaniem dla naszych klientów, a dla nas no, to było dużym komfortem. Też mieliśmy przygotowane materiały o pracy zdalnej, bo przed pandemią no, edukowaliśmy rynek i naszych potencjalnych pracowników, jak w taki sposób pracować. Stąd też no, szybko się odnaleźliśmy w tej sytuacji. No to świetnie, to dobrze, że Was oszczędziło. Ja trochę tak jeszcze z naszej strony tylko dołożę naszą misją i działań, po to też robimy te live, jest właśnie dzielenie się tą wiedzą i naszymi doświadczeniami, realizacją naszych projektów i transformacja oraz inspirowaniem ludzi do tego, żeby pracowali mądrzej, a nie więcej. Jeżeli ktoś odnosi sukcesy, szczególnie nasi klienci, no to dla nas też jest sukces, bo to też to robimy, tak realizujemy tę misję, że właśnie robimy takie badania, raporty, robimy te live, szkolenia, czy też dzielimy się dużą informacją na naszej stronie internetowej. Ale dzisiaj przejdę do takiego naszego meritum, czyli tej pracy zdalnej. Podzielę to na takie kluczowe elementy, trzy, czyli jak zacząć, czyli trochę o narzędziach, o sposobach pracy zdalnej, jak pogodzić pracę zdalną przede wszystkim w domu z całym tym otoczeniem, i jak żyć, czyli jak integrować zespół, jak ze sobą współpracować. To zaczniemy od tego, jak zacząć tą naszą pracę zdalną. I tutaj pytaliśmy w badaniu naszych ankietowanych, czy w pracy istniała możliwość, czy istniała możliwość pracy zdalnej przed pandemią. I co się okazuje ciekawe, bo około połowie firm taka możliwość istniała. Pytanie, Jaśku, do ciebie. Dlaczego w sumie wybraliście taką drogę, że postawiliście na to bez biura? 100% zdalnie, nie wiem, nie mieliście takiego momentu, nie wiem, zachwiania też w czasie pracy, rozwoju tej firmy, że jednak może to biuro by się nam przydało. Dlaczego taka decyzja i jak na to patrzysz z tej perspektywy już ponad 10 lat? Wiesz co, to było dla nas całkiem naturalna droga, ponieważ z moich wspólników tylko ja pracowałem w biurze i to chyba przez 3 miesiące w swoim życiu, przy założeniu mojej firmy, a moi wspólnicy bodajże nigdy nie pracowali z biura, zawsze pracowali zdalnie. Więc dla nich to było i dla mnie zresztą też dość naturalne, że możemy tak kontynuować. Zresztą zakładając firmę, no to nie szukamy sposobu, żeby generować koszty, tylko no staramy się ograniczać ryzyko, a wynajęcie biura w dużym mieście, no to są całkiem spore koszty na sam początek. Ale szybko się przekonaliśmy, że to nie jest jedyny aspekt i w ogóle oszczędność tutaj nie jest kluczowa, a kluczowy jest dostęp do specjalistów. Pracując zdalnie, mamy dużo lepsze możliwości pozyskiwania specjalistów z całego rynku.
i nie byliśmy ograniczeni tylko do, akurat my jesteśmy z Warszawy, więc nie byliśmy ograniczeni tylko do warszawskiego rynku, no, który jest niezwykle konkurencyjny. I myślę, że też dodatkowo praca zdalna, którą oferowaliśmy te 12 lat temu, była bardzo dużym wyróżnikiem na rynku pracy, a rynek w branży IT to jest rynek pracownika, nie pracodawcy, więc no też szukaliśmy sposobów na wyróżnienie się jako nowa firma na rynku, młoda, i ta praca zdalna, no to był zdecydowanie wyróżnik, no który troszeczkę podczas pandemii utraciliśmy, tym niemniej też coraz więcej osób się przekonuje, że praca z domu, siedzenie w domu, to nie oznacza koniecznie, że cała firma jest zdalna, bo to jest jednak parę innych aspektów, które jeszcze na to wpływają, żeby ta firma dobrze funkcjonowała. To powiedz mi, tak trochę zdradź, wiesz, tutaj wrzuciłem takiego skina. W takim razie, jak wygląda taki dzień z pracy zdalnej? Ja tu wrzuciłem takiego waszego codziennego kola o 10:00. To jest jeden z elementów tego waszego życia. Ale jak taki dzień, jak sobie ludzie układają ten dzień, jak planują może? Przede wszystkim wychodzimy z założenia, że po to ludzie pracują zdalnie, żeby właśnie lepiej, bardziej elastycznie dostosowywać pracę do swojego trybu życia. Więc zaczynamy od tego, że unikamy jakoś mocnego ingerowania, kto w których godzinach pracuje, ale dążymy do tego, żeby mieć wspólnie jakiś czas pracy, ale to od każdego zespołu zależy, jak pracuje. I na ogół tendencja jest taka, że osoby, które mają dzieci, zaczynają dzień pracy wcześniej, osoby, które nie mają dzieci, ten dzień pracy zaczynają trochę później. Ale dążymy do tego, żeby codziennie była taka możliwość, kiedy można się spotkać z innymi osobami z firmy. I w tym celu organizujemy codziennie takiego kola integracyjnego o 10:00 dla wszystkich osób z firmy. To jest w zastępstwie takiej przysłowiowej kuchni, która jest w biurze, gdzie przy kawie ludzie się spotykają, mogą wymienić się różnymi informacjami, bardziej mniej oficjalnymi niż oficjalnymi, ale jest to miejsce, w którym no, ludzie się lepiej poznają i integrują. My wprowadziliśmy właśnie takie spotkanie, ono trwa 15, czasami 25 minut, na które może przyjść każdy z firmy i no, żeby nadać trochę rytmu temu spotkaniu, codziennie wybieramy sobie jakieś pytanie, na które każda osoba uczestnicząca na spotkaniu może odpowiedzieć. To są pytania typu, o jaką książkę przeczytałeś, jak spędziłeś weekend, gdzie jedziesz na wakacje. Dzisiaj było pytanie, czy kawa Inka, a może herbata z mlekiem. Takie no, bardzo prozaiczne, często też związane z jakimś tam humorem wewnętrznym firmowym, ale które to odpowiedź na to pytanie pozwala nam się lepiej poznać. I właśnie to spotkanie o 10:00 poświęcamy na to, że każdy, kto chce, może przyjść na to spotkanie, odpowiedzieć coś. Też mamy kolegę, który jest kawalarzem i codziennie takie spotkanie kończy jakimś sucharem, co daje nam sygnał do tego, że należy wracać już do pracy. Jest to pewien rytuał, ale także niesamowita możliwość poznawania ludzi. I to poznawanie ludzi z różnych obszarów w firmie. Bo na ogół jest tak, że ludzie integrują się w ramach działów, w których pracują, a pracując zdalnie nie mamy tych fizycznych podziałów. Możemy się spotkać z ludźmi z dowolnego działu w firmie. Super, super. I właśnie o te godziny tak trochę jeszcze pracy, bo tak mieliśmy pytanie na Instagramie. Trochę tu na zapleczu rozmawialiśmy o tym, ale może postarasz się odpowiedzieć, bo rozumiem, że u ciebie tak praca po południu może i nie ma tak do końca, ale czy uważasz, że ona może być bardziej mniej, znaczy, czy może być mniej efektywna niż praca w tym trybie takim porannym? Ja myślę, że są osoby, są osoby, które wolą rano pracować, są osoby, które wolą po południu. Ważne jest dla nas
nie tyle kto kiedy pracuje, ale jak się dogadał z zespołem. Mhm. Bo to zespół współpracuje z klientem i to zespołowi ma odpowiadać i wychodzimy z założenia, że to musi być dogadane w zespole. I na przykład jest to ważna na przykład informacja dla mnie jako osoby, która zajmuje się między innymi działaniami sprzedażowymi, żeby na przykład osoby, która lubi wcześniej wstawać rano, no nie angażować do projektu dla klienta z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, no bo tam jest ten rozjazd czasowy całkiem sporo, ale na przykład znajdą się osoby u nas w firmie, które wolą pracować bardziej wieczorem i taki projekt i taki klient może być dla nich wymarzony. Zdecydowanie. Ja mam jeszcze takie pytanie tutaj dotyczące właśnie tych działań takich już projektowych typowo, bo rozumiem, że co, po takim callu albo przed, to ludzie dalej zostają w tych grupkach projektowych, rozumiem, też na kamerze, też na callu i też działają, rozumiem, czy po prostu każdy ma swoje zadania i kiedy muszą się spotykają już tylko projektowo? To jest tak, że to spotkanie, które mamy o 10, to ono jest na kamerkach i dla wszystkich, ale później każdy, że tak powiem, już idzie w swoją stronę, zresztą wcześniej też. Mhm. I jesteśmy podzieleni na... Korzystamy z komunikacji. Przede wszystkim w pracy zdalnej niezwykle jest ważna komunikacja. Ona jest dużo trudniejsza niż w takim naturalnym sposobie, no bo jesteśmy pozbawieni często właśnie tej sfery wizualnej, często także piszący, no trudniej odczytać intencje, bo nie ma modulacji głosem. Stąd też dążymy do tego, żeby imitować trochę tę komunikację. I w jaki sposób? Można przede wszystkim dać narzędzia, które na to pozwalają. My korzystamy ze Slacka, na którym mamy kanały projektowe i każdy może po tych kanałach tam przechodzić jak chce. I wiadomo, że osoby, które pracują na stałe w jakimś projekcie, to są na danym kanale, mają swój własny kanał i tam rozmawiają o rzeczach związanych z projektem, ale także niekoniecznie. I to, co ważne, mamy bardzo dużą ilość kanałów, które nie są tak naprawdę związane z pracą. Dlaczego? Bo ludzie lubią ze sobą rozmawiać i chcemy im dać taką możliwość. Więc jeżeli ktoś lubi psy, no to znajdzie u nas kanał dla psiarzy. Jeżeli ktoś gra w piłkę nożną, tudzież obserwuje ją, tak jak teraz były mistrzostwa, no to także powstał oddzielny kanał, gdzie można było się komunikować, umawiać czy komentować na bieżąco mecze. Jest to przede wszystkim, pracując zdalnie, nie chcemy odzierać ludzi z tego aspektu socjalnego, a wydaje mi się, że wiele organizacji postawiło na komunikację czysto biznesową, tylko kanałami biznesowymi, co powoduje, że ludzie żeby komunikować się na tematy niefirmowe, zaczynają uciekać na inne komunikatory, które zaczynają ich bardziej rozpraszać. Co więcej, zaczynają rozmawiać wtedy z innymi osobami spoza organizacji, no i to też nie powoduje budowania więzi z firmą. A tak jak wspominałem, pracując zdalnie, ja jako pracodawca mam dostęp do większej puli talentów, no i są firmy, które, że tak powiem, tylko czyhają, żeby taki pracownik poczuł się mniej związany z jakąś firmą, żeby taką osobę przejąć do współpracy, więc mi jako pracodawcy bardzo zależy, żeby osoby, które z nami pracują, wiedziały, że pracują z moją firmą i czuły związek z tą organizacją. Więc to jest jedno, bardzo duża ilość kanałów. Mamy też na Slacku dużo ikonek własnych, które są spersonalizowane, czy coś oznaczają, bo są związane z kulturą naszej organizacji. No i to także jakieś powoduje właśnie taki zalążek budowania kultury organizacyjnej. Innym narzędziem jest TeamSpeak. To jest narzędzie, które wywodzi się ze świata gamingowego. Gracze często w tych grach drużynowych no właśnie grają i komunikują się nawzajem. Są w różnych pokojach takich wirtualnych i tam się komunikują. A jak się komunikują? Będąc w tym kanale na zasadzie push to talk, czyli wciskają jakieś klawisze na klawiaturze i uruchamiają w ten sposób mikrofon. I wszystkie osoby, które są w danym wirtualnym pokoju, słyszą daną osobę.
I to jest sposób także na imitowanie tego, że jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Po prostu wchodzę do takiego pokoju, wciskam dane klawisze i zaczynam mówić i inne osoby mnie słyszą i mogą szybko odpowiadać. Unikamy tego kwestii, że dzwonimy do kogoś, ktoś musi odebrać, wyskakują mu jakieś dodatkowe okienka, tylko możemy szybko coś załatwić. Jeżeli chcemy szybko skonsultować, na przykład jak kogoś potrzebuję, to mogę wpaść na taki kanał i hej, czy macie chwilę pogadać teraz, bo czy macie 5 minut? I mogą mi odpowiedzieć tak albo nie i możemy szybko załatwić sprawę, nie trzeba umawiać dodatkowego spotkania. A tak jak widziałem tutaj w badaniu, spotkania i też wiem z doświadczenia, spotkania są zmorą. I w pracy zdalnej często tych spotkań zaczęło się robić strasznie dużo, no bo właśnie, żeby omówić daną rzecz, ludzie poszukują dodatkowych spotkań. Podczas gdy wystarczy tylko po prostu wpaść na kanał albo zadać w zespole projektowym pytanie, szybko dostać odpowiedź i można pracować dalej. Trochę jesteście tak, rozumiem, jeżeli to dobrze zrozumiałem, w tym speaku trochę na nasłuchu takim, tak? Że jakby każdy jest włączony. Na takim nasłuchu, tak, tak, tak. Dokładnie Panie. Tak, a z drugiej strony to nie jest taka ingerencja, jak ku przerażeniu widziałem, niektóre firmy proponują z kolei, że podgląd na pracownika, tudzież mikrofony włączone 24 godziny. Nie, to nie o to chodzi. To ty decydujesz, czy jesteś w tym pokoju i co więcej, decydujesz, czy chcesz odpowiadać, czy nie i można się też tam wyciszyć, jeżeli ma się na przykład jakąś pracę, która wymaga większego skupienia. I to także jest super, bo widzę na przykład, jeżeli ktoś wychodzi na lunch, to ustawia sobie tryb, że jest niedostępny i ja wiem wtedy, że nie mam co pisać, dobijać się do tej osoby, no bo po prostu ta osoba jest zajęta, robi coś i muszę poczekać na swoją kolej. Z tego, co słyszałem, to macie tam różne pokoje, tak? Jest ławeczka, tak? Jest kuchnia, rozumiem. I mamy tam kuchnię, mamy taras na dachu, mamy tak składzik na szczotki, gdzie można się schować, żeby nikt nie przeszkadzał. Pokój typu przerwa. Znowu, nie mamy fizycznych ograniczeń. Możemy to doskonale wykorzystać właśnie do tego, żeby dać upust swojej wyobraźni no i stworzyć to biuro jakoś dowolnie. Więcej też te dodatkowe pokoje służą temu, że szybko możemy dzwonić się z osobami z różnych działów. One mogą wyskoczyć z tych swoich pokoi wirtualnych, projektowych i wskoczyć właśnie na jakiś inny kanał i to możemy też szybko coś ustalić, porozmawiać i rozejść się później w swoją stronę. Ja to trochę widzę takie po prostu odzwierciedlenie biura, tak? Że jakby ja mogłem podejść do kogoś do biurka, zagadać po prostu, bo tak samo jest, nie wiem co on robi, czy jest zajęty, czy nie, mogę podejść, cześć, masz chwilę, ktoś się odwróci, tak, mam chwilę, może pójdziemy gdzieś indziej, to ktoś wychodzi na korytarz, tak, albo idę do kuchni i właśnie to jest jakby, rozumiem, to jest ta sama idea, nie? Dokładnie tak i niesamowite uproszczenie. Świetna sprawa. Bez zaproszeń, bez spotkania, wysyłania linków, tak, dogadywania się, zapraszania, odklikiwania i tak dalej. Cześć, jestem, rozmawiamy. No to trochę z takiego sposobu właśnie z uproszczenia sobie pracy. To jeszcze mi tutaj chyba, czy mi tu uciekł jeden slajd, wszystkie tu mam. To chciałbym teraz zastanowić się właśnie, jak pogodzić trochę tą pracę w tym domu. Bo jednak wielu naszych tutaj ankietowanych odpowiedziało, że w przerwach oczywiście robi wiele rzeczy. Może tutaj do końca wszystko tak nie widać, ale na raporcie będziecie mieli zdecydowanie mogli sobie to powiększyć. Przede wszystkim gotowanie i przygotowanie posiłków. To jest czynność, którą wykonują większość osoby w domu, jeżeli jest. Widać, że też się często pojawiały po prostu rozmowa z osobami współmieszkającymi, tak? Czyli też widać, że jakby ludzie pracują zdalnie i są też inni towarzysze, tak? Nikt nie siedzi sam w domu często i tak dalej. I tu mam do ciebie takie pytanie, no bo zespół tak szeroki, 70 osób, każdy ma swoje życie różne, dzieci, nie dzieci, zainteresowania. Ktoś siedzi w bloku, w domu, w różnych miejscach. Ja się śmieję. Jaśku, robisz pranie? W ciągu godzin pracy? Oczywiście, że tak. I uważam, że to jest świetny przerywnik, bo to nie zajmuje dużo czasu. Jest też związane trochę z gimnastyką, bo trzeba do tej pralki tam się nachylić, powrzucać tego prania, tego proszku nasypać czy coś, albo wywiesić pranie.
jest to strasznie szybkie zadanie, krótkie i pozwalające na taką higienę po prostu zwykłego oderwania się od komputera. Ale z drugiej strony chciałbym zaznaczyć, że praca z domu jest wciąż pracą i to nie jest tak, jak romantycznie sobie pewnie dużo osób wyobrażało jeszcze przed pandemią, co ja bym zrobił, gdybym pracował zdalnie. Nie, priorytetem jest praca. Mhm. To pranie to jest tylko pretekst od tego, żeby się oderwać od komputera, bo doskonale sobie zdaję sprawę i pewnie, tak jak widać po tych odpowiedziach, wiele osób ma problem, żeby się oderwać od komputera. Mhm. I warto znaleźć sobie jakiś taki pretekst, żeby zrobić coś takiego pożytecznego. Ale na pewno nie należy, należy ustawić sobie, że w godzinach pracy praca jest priorytetem. To nie jest tak, że coś mnie oderwie teraz, nie wiem, bo sąsiadka przyszła czy coś, trzeba zagadać, herbatki się napić, coś tam. Nie, to są godziny pracy. I myślę, że coraz więcej osób coraz lepiej sobie z tym radzi, ale właśnie też wiem, że często to idzie w drugą stronę. Przez to, że nas nie widać w biurze, nie widać, jak ciężko pracujemy, to ludzie próbują nad godzinami wykazać właśnie to swoje zaangażowanie. I przynajmniej jak robimy badanie u siebie w firmie, wśród osób, które nie pracowały zdalnie, a zaczęły pracować zdalnie właśnie u nas w organizacji, to wszyscy powiedzieli, że są dużo bardziej wydajni. Z jednej strony, bo są lepiej zorganizowani, pracują w taki sposób, jaki jest dla nich wygodniejszy, ale też często z początku jest tendencja do takiego zbyt długiego siedzenia przed komputerem i zbyt rzadkiego robienia sobie przerw. Też to spotkanie nasze o 10 jest takim wymuszaniem, troszeczkę przerwnikiem. Bo wiele osób może powiedzieć, ojej, ale jak to, przecież spędzacie czas na to, żeby nie pracować, ale zwróćcie uwagę, że mamy to spotkanie o 10, w związku z tym dla wielu osób te pierwsze 2 godziny, bo większość osób u nas przychodzi na 8 do pracy, jest właśnie takim momentem wytężonej pracy, żeby jak najwięcej rzeczy dopiąć do tej 10, żeby później wyskoczyć na to spotkanie. Mhm. I to spotkanie rozluźnia atmosferę. Jest także miejscem do tego, żeby te wszystkie uwagi, pogaduchy takie nieformalne pozałatwiać. Później znowu można wskoczyć do skupionej pracy. A nie tak, że mamy cały dzień niby na pracę, ale co chwilę ktoś wpada, a bo tutaj mam śmieszny żart do opowiedzenia, a tutaj a słyszałeś o czymś. Właśnie po to organizujemy to spotkanie, żeby dać upust temu i w tym czasie to zrobić, a później znowu się spiąć na takiej wytężonej pracy. Tak jak opowiadasz mi, to taka jedna myśl mi przyszła, taka matematyczna trochę. 70 osób, zakładam, że nie wszyscy przychodzą na to spotkanie, nie ma części osób, ktoś nie może, ktoś jest jednak tam zajęty. 10, 15, 20 minut, załóżmy, że jakby tak zebrać ten czas wszystkich osób, no to myślę, że tak z 8 godzin sumarycznie pewnie uzbieramy, nie? Więc z perspektywy miesiąca jeden etat jest poświęcony na te spotkania bezpośrednio, tak? Jakby on ci nie przynosi, nie wiem, zysku, bezpośredniego takiego zysku, tak? Nie zarabia na siebie to spotkanie. I ten jeden etat jakby on jest zagwarantowany po to właśnie, żeby te osoby mogły się zintegrować i dobrze czuć po prostu w tej pracy, tak? Nawet ten przerywnik, który oddają, można tak powiedzieć, oddają, tak? Jakby dzięki tej większej efektywności. Ale w sumie to też jest ciekawe, że do tej 10 jest ten deadline taki pierwszy, coś trzeba skończyć pracę jakąś, nie? Tak, jedno to jest rzeczywiście dużo lepsza efektywność pracy, wydaje mi się. A druga rzecz, że ludzie czują się zintegrowani z firmą i jej nie zmieniają w związku z tym. No to jest olbrzymi koszt utraty pracownika, wyszkolenia nowej osoby, włączenia nowej osoby do zespołu. I też przestrzegam przed myśleniem, dużo osób myśli, praca zdalna to jest sposób na oszczędność. Nie mam biura, ludzie siedzą w domu i basta, i po prostu jedziemy. Ja rozumiem, pierwsze miesiące pewnie pandemii były takie, że wszyscy byli spięci, bo nikt nie wiedział, co nas czeka. I naprawdę każdy dawał z siebie ile może. Było widać olbrzymie zaangażowanie. I to nie tylko mówię po naszej firmie, ale także jak rozmawiałem z innymi przedsiębiorcami,
naprawdę byli pod olbrzymim wrażeniem, jak zespół był zaangażowany w tym trudnym momencie, bardzo stresującym. No i także ta praca zdalna no była bardzo taka karykaturalna w pierwszych tygodniach, no bo to przecież były całe rodziny nagle z dnia na dzień w domu pozamykane i to nie miało nic wspólnego z pracą zdalną. No to po prostu było no, ciężkie warunki dla wszystkich. Walka o przetrwanie, dokładnie. Ja się śmieję, że poniekąd dobrze, że tyle ta pandemia tak długo potrwała, bo z takiego olbrzymiego chaosu każdy się już przeorganizował i pewnie gdyby przeprowadzić badanie na temat pracy zdalnej po 2, 3, nawet 4 pierwszych tygodniach po lockdownie, no to by wszyscy marzyli o powrocie do biura. Ale ponieważ trwała na tyle długo, to wszyscy się przeorganizowali, nauczyli właśnie rodzinę, że jak się jest przed komputerem, to się w pracy. Słyszałem, znajomi opowiadali, że mają taką drewniany klocek, że jest odwrócony w jedną stronę, to znaczy, że jest się na spotkaniu, bo mieli cały czas słuchawki na uszach, bo słuchali muzyki i nie było wiadomo, czy są na spotkaniu, czy słuchają muzyki. I w ten sposób się komunikują, żeby właśnie tam w tle ktoś nie przechodził, nie przeszkadzał, nie odrywał. I tak sobie zorganizowali już pracę, że no nie chcą wracać do biura, bo widzą jak bardzo komfort ich życia wzrósł w tym czasie i no nie są gotowi z tego rezygnować. Zdecydowanie, ja nawet ze swojej strony mogę po prostu powiedzieć tak, mam córka do żłobka idzie, wiesz, 5 minut do żłobka, zaprowadzasz, nie musisz jechać, spinać się, czy o 8.30, czy o 8.40, bo korek, bo trzeba jechać, tylko po prostu wiesz, że zaprowadzisz na spokojnie, też temu dziecku można dać trochę taką przestrzeń, tego, tak, ubrania się, każdy wie jak... Wyjście z dzieckiem nie jest łatwą sprawą, więc trochę trzeba w tej przestrzeni. Tu właśnie też pytaliśmy o to, czy ludzie potrafią podzielić tą, tak, to życie prywatne oddzielić od tego zawodowego. Co ciekawe, tak, już może to też jest to, co mówiłeś, że ta część osób, robimy to badanie po roku, że ta część osób nauczyła się z tym żyć, tak, że te 70% wskazało, że tak, masz rację, pewnie zdecydowanie ten odsetek, ten procent ludzi byłby zdecydowanie mniejszy na początku tej pandemii i ta trudność byłaby duża, ale wy już wypracowaliście też pewne ciekawe metody, sposoby, wrzuciłem tu, pozwoliłem sobie screena, mam nadzieję, że trochę o tym opowiesz, jak trochę umilić, tak, umilić, dobrze, jak dobrze mówię, umilić, to życie i pracę w domu, jako firma, tak? Jedno to umilić i też troszeczkę rozpieścić zespół, to zadaliśmy pytanie naszemu zespołowi, który pracował już zdalnie bardzo długo, tym niemniej no, zostaliśmy pozbawieni bardzo ważnego aspektu naszej kultury organizacyjnej. Mianowicie my raz na miesiąc się spotykamy na żywo, to znaczy spotykaliśmy, jak to było możliwe i teraz wracamy do tych spotkań. Co więcej, raz do roku mamy wyjazd integracyjny całej firmy i mieliśmy lecieć, mieliśmy samolot zarezerwowany do Czarnobyla, całą firmą mieliśmy polecieć i to wszystko musieliśmy odwołać. Te spotkania się nie odbywały. Tak jak wspominałem, pierwsze tygodnie pandemii, no to była nagle cała rodzina w domu, która wcześniej była czy w pracy, czy w placówkach oświatowych. No i był trudny, stresujący czas, więc zespół powiedział, że chciałby po ludzku poczuć się doceniony i trochę rozpieszczony. Stąd też zamówiliśmy kolekcję klapków pewnej znanej firmy, w których każdy sobie siedzi w domu i w nich pracuje, ale co więcej, każdy dostał komplecik dresów, no bo w pracy zdalnej, jak wiadomo, najwygodniej się siedzi w dresiku, tudzież jakieś mieliśmy skarpetki firmowe i też organizujemy spotkania integracyjne online, o tym będziemy chyba mówić w dalszej części, żeby no właśnie trochę tę pracę umilić i dodać jej tego ludzkiego aspektu, a nie tylko tego myślenia o jakiejś wydajności, praca, ale także, żeby właśnie zbudować jakieś relacje, poznać się i żeby no, ta praca wiązała się także z tym takim miłym aspektem przebywania po prostu z innymi ludźmi, a nie tylko no, właśnie skupiania się na jakichś bezdusznych cyferkach. Ale jednak o te bezduszne cyferki muszę cię zapytać, bo z punktu widzenia wielu właśnie pracodawców, już to wspomniałeś, mikrofony, nagrania, włączone kamery,
non-stop. Jednak wielu pracodawców, w głowach wielu pracodawców nie było to wyobrażalne, żeby tak dać pracownikowi przestrzeń pracy w domu i w sumie nie mieć nad nim kontroli, może tak brzydko powiem. Wiem, że wasza organizacja jest inna i jakby inna w stylu zarządzania niż taki tradycyjny układ, jednak wiele z nich tak tych firm pracuje i tych pracodawców musi w pewien sposób monitorować tą pracę. Myślę, że wy też pewnie rozliczacie się z godzin, efektywności, projektów, postępów i tak dalej, bo dużo jakby tych osób, które tutaj pytaliśmy, czy mają możliwość dopasowania do tego grafiku, no to większość odpowiedziała, że tak, że jest możliwość dopasowania do godzin pracy i tak dalej. Czyli jakby ta jakby dyskusja między tak pracodawca, pracownik umożliwiła na pewno dla większości dostosowanie się do tego stylu pracy, życia i tak dalej. Ale jak wy, nie wiem, nadzorujecie, jeżeli to tak w cudzysłowie to napisałem, ale jak właśnie monitorujecie tą pracę po prostu i te cyferki gdzieś się tam muszą u was też pojawić, prawda? No bo jednak z tego też żyjecie trochę. No, my mamy dość nietypowe podejście do, tak jak wspomniałeś, do budowy kultury organizacyjnej i do zarządzania tąże kulturą. Ponieważ jesteśmy firmą, jak się okazało, turkusową. To jest firma, która opiera się na zaufaniu i wychodzimy z założenia, że dużo lepiej, w skrócie, z niewolnika nie ma pracownika. Chodzi o to, że traktujemy u nas wszystkich jak osoby dorosłe i samodzielne i wychodzimy z założenia, że są w stanie podejmować samodzielnie decyzje. I żeby podejmować te decyzje, potrzebują takiego narzędzia, jakim jest transparentność, dostęp do rozumiany jako dostęp do informacji. Więc my jesteśmy firmą, która ma wszystko jawne dla naszego zespołu. To chodzi o decyzje, jakie są podejmowane, ale także dostęp do finansów firmy. Zarówno tego, ile kto zarabia, a także jaki jest wynik finansowy organizacji. Bo mając to narzędzie właśnie, dostęp do informacji, możemy, każdy może podejmować decyzję. I my dążymy do tego, żeby decyzje zapadały na jak najniższym szczeblu. W związku z tym to nie ja decyduję, kto w których godzinach pracuje, tylko zespół. Bo zespół wie, z jakiej części świata jest klient. Z klientem rozmawia bezpośrednio. Jeżeli się dogada z klientem tak, żeby i klient był zadowolony i zespół, to nic mi do tego. Jak to inaczej wygląda, jeśli chodzi o na jakie inne aspekty się to przekłada? Chociażby jeśli chodzi o sprzęt, to jest bardzo ciekawy case. Jeśli chodzi o sprzęt, kupowanie sprzętu firmowego, czy udział w szkoleniach. Jak wprowadziliśmy tę całą transparentność, zostawiliśmy jedną taką rzecz, w której no, stwierdziliśmy, że my jako właściciele, czy jako zarząd wiemy lepiej, mianowicie ile ludzie z naszej firmy mogą wydawać na sprzęt i szkolenia. I był już sztucznie ustalony jakiś limit. No i okazało się, że wszyscy wykorzystują te środki w 100%, a nawet są gotowi dopłacać z prywatnych środków, byle tam żadna złotóweczka się nie zmarnowała. No i my się zastanawialiśmy, co zrobić, bo te wydatki stawały się bardzo duże. Widzieliśmy, że też niektóre wydatki były nieracjonalne i doszliśmy do wniosku, że po prostu potraktowaliśmy nasz zespół jak dzieci. W sensie powiedzieliśmy, my wiemy lepiej, co wam potrzeba, my wiemy, ile możecie wydawać. No więc ludzie zaczęli się zachowywać jak dzieci. No, dajesz nam to wszystko, to trzeba wydać. Jak dają, to brać. Jak biją, to uciekać. W związku z tym w naszym duchu zrobiliśmy taką rewolucję, mianowicie znieśliśmy całkowicie limit na tego typu wydatki i efekt był taki, że koszty związane z tym obszarem właśnie wydatków na sprzęt, na szkolenia spadły nam o 60%, ponieważ każdy poczuł się odpowiedzialny za to, żeby tak wyposażyć swoje stanowisko pracy, żeby efektywnie pracować, żeby być wydajnym. Zarazem wiedział, że skoro nie ma limitów, to jeżeli uzna, że coś mu będzie potrzebne, to będzie mógł w dowolnym momencie kupić,
A dodatkowo przez to, że jest transparentne, no to każdy ma dostęp do tego i każdy będzie widział, co kto kupuje. I to nie jest tak, że tak jak było wcześniej, każdy sprawdzał, czy ktoś wykorzystał ten limit, czy nie. Tak teraz każdy wie po prostu, na co kto wydał, jakie pieniądze. I no, dwie pieczenie na jednym ogniu upiekliśmy, bo zespół doposaża się samodzielnie, bo wychodzimy z założenia, że każdy ma inne potrzeby, jeśli chodzi o dobór narzędzi do pracy, tak żeby pracować wydajnie, a zarazem no właśnie nie musimy tego kontrolować, no bo przez to, że jest transparentne, to tak naprawdę jest samokontrola. To trochę mi się przypomina takie, wiesz, korporacyjne patrzenie. Czyli mamy jakiś budżet szkoleniowy, jak go nie wyczerpiemy, to na następny rok nam obetną go po prostu, więc trzeba to wydać, nie? Żeby to było utrzymane na jakimś poziomie. No właśnie. I co firmy, no właśnie, albo generują sztucznie wydatki, albo tak, żeby zracjonalizować wydatki, to się obcina ten budżet. W związku z tym też nie da się zorganizować racjonalnych szkoleń i no kto na tym traci? Firma na tym traci. Zdecydowanie, bo jeżeli ktoś na koniec roku tak często zostawiają, chcą wydać, więc szukają na szybko czasem. Ja też widzę, jaki jest ruch u nas, tak, na kursach online'owych, czy często pod koniec roku są tego typu po prostu zapytania, no i kontraktujemy pracę na nowy rok po prostu, a rozliczając się jeszcze starym, proszę wystawić fakturę teraz, a zrobimy później, nie? Więc faktycznie tak to, przepraszam, wygląda. Ale jeszcze jedną rzecz tutaj chciałbym, czy te zespoły tak samo się też samo się może tak rozliczają wewnętrznie albo coś, no bo wyobraź sobie, że tak z punktu pracodawcy jeden, no to z tych 70 jeden może spać cały dzień pracownik, tak? I ty nie wiesz o tym, nie masz tej kontroli, no bo on może nic nie robić cały dzień, nie? No jakby jak, wiesz, dla niektórych pracodawców jest to, co ty mówisz, jest pewnego rodzaju, wiesz, no dosyć takim odległym jeszcze spojrzeniem na to wszystko, czasem niemożliwą drogą, no bo jednak wdrożenie tego, no to też jest, sam chyba dobrze wiesz, to też nie jest prosta droga, tak? I jakby no, nie jest, nie jest prosta, nie? Ale myślę, że przede wszystkim unikamy takiego podziału między pracodawca, pracownik. Mhm. Bo w takim tradycyjnym modelu to rzeczywiście kto za to odpowiada? No pracodawca, tak? Nie skontrolował, to zespołowi nie zależy. No jest tam człowiek, który przesypia, no pracownicy się trzymają razem, kontra pracodawca. W naszym modelu jest tak, że to zespół jest odpowiedzialny za relacje z klientem, odpowiada przed klientem i nieraz się tak zdarzyło, że to zespół zdecydował o tym projektowy, no że trzeba podjąć jakąś interwencję. Co więcej, nie przychodził, żeby mówić, ej, zróbcie coś, tylko od razu z jakimś pomysłem, bo wiedzieli o tym, że no jeżeli tak będzie dalej szło, no to klient w pewnym momencie, może na początku się nie zorientuje, ale po jakimś czasie na pewno wychodzą takie rzeczy i w najmniej oczekiwanych momentach i wtedy się kończy fatalnie. I wtedy to zespół jest za to odpowiedzialny, a nie jakiś tam mityczny pracodawca. Jasne, pracodawca może tam poświecić czasami czy coś, ale to zespół współpracuje z klientem, to zespół ma relacje z klientem, to zespół wie co więcej, jak praca wygląda i co się dzieje. Więc zespoły w zasadzie, tak jak jest samoorganizacja, tak w zasadzie dochodzi do samokontroli w takim modelu. Same plusy tego rozwiązania. A tak jakbyś miał powiedzieć dla osób, które jeszcze, może nie chciałbym tą dyskusję iść w organizację turkusową, ale taki punkt pierwszy może dla niektórych, od czego warto zacząć albo w którym kierunku podążać, jaki pierwszy krok w ogóle podjąć dla osób, które jakby właśnie mówię, patrzą bardziej pod kątem nadzoru, monitorowania i kontrolowania wszystkiego, to co byś dał taki pierwszy punkt? No, przede wszystkim trzeba zacząć budować organizację opartą na zaufaniu. I to pięknie brzmi, tylko to nie polega na tym, że mówi się zespołowi od dzisiaj wam ufam, tylko no, daje się narzędzia zespołowi, żeby mógł być coraz bardziej samodzielny, mógł podejmować w jakimś obszarze decyzje. I zaufanie polega na tym, że jeżeli nawet ktoś podejmie złą decyzję, to my tę osobę wspieramy, nie krzyczymy na nią, tylko jeżeli albo dążymy do tego, żeby sama znalazła jakieś rozwiązanie, które wyratuje nas z tej sytuacji,
albo wspieramy taką osobę, żeby wyjść z takiej sytuacji, ale to ktoś wspominał na takich webinarach właśnie organizacji turkusowej, że właśnie wtedy właściciele czy ta kadra zarządzająca modli się o to, żeby ten błąd się pojawił, żeby zespół mógł wtedy zobaczyć, że rzeczywiście mamy zaufanie do zespołu i wspólnie pracujemy nad tym, żeby wypracować rozwiązanie naprawcze, albo no, najlepiej to, żeby ta osoba, która podjęła złą decyzję, wypracowała to rozwiązanie. I trzeba z tym się liczyć, że może dojść do jakichś tam omyłek, błędów, ale my w naszej organizacji zakładamy, że te nawet złe decyzje nie były podjęte w złej wierze. Że to i trzeba po prostu wyciągnąć wnioski, dowiedzieć się, z czego ta decyzja wynikała, bo może ktoś czegoś nie przewidział, nie miał dostępu do informacji. I często robimy po takich złych decyzjach wewnętrzny webinar, na którym dzielimy się takimi lekcjami, czego się nauczyliśmy. Po pierwsze pokazujemy proces, jak wyglądał. I to nie o to chodzi, żeby kogoś tam oceniać, tylko żeby właśnie organizacja mogła się nauczyć. Więc głośno mówimy o błędach, które popełniamy i uważamy, że to jest lekcja, z której się uczymy i z której wyciągamy wnioski. U nas... I to jest właśnie to zaufanie. To jest prawdziwe zaufanie, rozumiem. U nas te błędy no niestety często tak noszą znamie kogoś imienia, tak, bardzo często i jakby to, co na początku mówiłem, nie szukamy winnych, tak, jakby szukamy przyczyn problemów i ich rozwiązań, a niekoniecznie to musi mieć ze sobą nazwisko. Dobra, to teraz jeszcze kolejna, ta trzecia rzecz. Kiedyś ktoś pytał premiera, jak żyć, to ja zapytam ciebie. Jak mają żyć ci ludzie wszyscy w tych zespołach? Bo to są ciekawe rzeczy. Myślę, że o nich opowiesz. Bo przede wszystkim już mówiliśmy o tej integracji, żeby ludzie się mogli chociaż trochę poznać. Bo pierwsza rzecz, takie wyzwania, jakie masz, tak? Jeżeli pracujemy w pracy zdalnej, muszą się poznać. W biurze łatwiej się zakolegować. Nie wiem, czy łatwiej. Jakby ja powiedziałem tak, ale to może zaraz powiesz, jak łatwiej się zintegrować w zdalnej pracy. Łatwiej się zakolegować, albo w ogóle jak się zakolegować w pracy zdalnej, może zaprzyjaźnić, nie wiem, czy są przyjaciele, a może nawet i w związki czasem, tak? Bo w pracy tej biurowej, w firmach czasem związki powstają z takiego koleżeństwa. I jak wy prowadzicie tą taką drogę, żeby ludzie się ze sobą po prostu poznawali? Jakby wiemy o tym już callu o 10:00, no ale jednak to 70 osób, każdy, nie każdy przyjdzie, mają tam, rozumiem, nie wiem, wycinek minuty na to, żeby odpowiedzieć, więc jednak to jest tylko taki skrawek działania. Tak, tutaj wkleiłeś Donata, czyli Pączka, tak. Taka aplikacja, która jest, integruje się właśnie między innymi ze Slackiem. Ona w sposób losowy dobiera ludzi na spotkanie i co więcej jest zintegrowana z kalendarzami tych osób, więc proponuje termin dogodny dla tych osób, żeby się spotkać. Jest to alternatywa dla takich spotkań, gdzie przychodzimy całą firmą, no bo jest nas 70 osób w firmie i nie wszyscy lubią na oczywiście nie wszyscy przychodzą na te spotkania, ale no jest tam kilkadziesiąt osób i nie każdy lubi się wypowiadać na tak dużym forum. My sobie ustanowiliśmy w tym pączku, że raz na tydzień jest losowanie osób, które chcą uczestniczyć w spotkaniach takich czteroosobowych. I to są spotkania też takie luźne i właśnie wymieszane osoby z różnych zespołów, co jest bardzo ważne, żeby właśnie ludzie się poznawali nie tylko z zespołu, do czego służy na przykład TeamSpeak albo no, kanały projektowe, ale także cross zespołowo. No i to pracę zdalną możemy świetnie do tego wykorzystać. Takie spotkanie też ma charakter integracyjny i dążymy do tego, żeby nie rozmawiać na tematy pracowe, tylko właśnie, żeby jakoś lepiej się poznać. Wkleiłeś tutaj też screen z naszej gry w gry. Gra nazywa się Gra w Ryje. Jeden z naszych programistów, który dołączył do firmy,
no, zauważył, że ciężko jest skojarzyć, jak kto wygląda i z imieniem, i zanim te 70 parę osób się pozna, no to mija trochę czasu, więc stworzył taką wewnętrzną aplikację, która pokazuje zdjęcia i pokazuje czy imię, czy ksywę danej osoby. I no, trzeba w coraz krótszym czasie podejmować decyzję, czyja twarz do kogo należy. No i jest to taki sposób też, żeby przyspieszyć troszeczkę poznawanie imion i kojarzenie ludzi. No i nie zapominamy o integracji na żywo. Nie mamy biura, więc zaoszczędzamy jakieś środki, które przeznaczamy na to, żeby raz w miesiącu się spotkać. W zeszłym miesiącu widzieliśmy się w Warszawie, w przyszłym miesiącu jedziemy całą firmą do Krakowa. Jest to spotkanie z noclegiem, więc firma płaci za przejazdy, w tym przypadku do Krakowa, za zakwaterowanie, za wyjście, za integrację. Ale to jest także spotkanie, podczas którego pracujemy nad wyzwaniami ogólnofirmowymi, w jakichś grupach takich roboczych, no co także taka wspólne działanie, praca pomaga nam się lepiej integrować. W czasie, kiedy no nie można było tych spotkań fizycznych organizować, to też organizowaliśmy sobie degustacje whisky, piwa, czekolady. Są także możliwość zorganizowania escape roomów w sposób zdalny i wiele, wiele takich imprez. I mimo że nie mogliśmy spotykać się bezpośrednio, to organizowaliśmy takie spotkania w formie online w godzinach pracy. I znowu można powiedzieć, ojej, ale jak to dniówkę całą, 70 osób, jak to przeliczyć, jakie to są koszty? Tak, to są koszty, ale tak jak wspominałem, praca zdalna nie jest sposobem na szukanie oszczędności. I też, no i, a jeżeli mamy oszczędności dzięki pracy zdalnej, to koniecznie zainwestujmy w integrację zespołu. To nie musi być coś drogiego, ale no musi być to przemyślane jakieś działanie, żeby ludzie wiedzieli, co w tym czasie robić. I jeżeli jest to integracja online, no to my robimy ją w godzinach pracy, bo wszyscy mają już dosyć siedzenia przed komputerem w domu, więc nie chcą zostawać po godzinach, żeby jeszcze dodatkowo siedzieć przed komputerem. W związku z tym też w tym dniu w ramach dopieszczenia zespołu każdy może zamówić sobie posiłek z dostawą na koszt firmy. Co więcej, jeżeli w tym czasie ma domowników w domu, to także ten posiłek zamawia dla domowników, żeby wspólnie z nimi zjeść posiłek, bo osoba powiedziała, że to trochę głupie. Siedzę sam, śmieję się od rana przy komputerze, dostaję jeszcze jedzenie, jest tu degustacja jakiejś whisky, a obok mąż czy żona z trójką dzieci na głowie, no i mało to dla nich jest zabawne. Więc chcemy troszeczkę tak wspomóc i odciążyć rodziny w jakichś takich domowych kwestiach, żeby no właśnie ta integracja wiązała się z czymś wesołym i radosnym także dla całych rodzin. Także organizujemy jakieś atrakcje, w których mogą uczestniczyć całe rodziny, bo na przykład na jednym takim spotkaniu mieliśmy naukę żonglowania i starsze dzieci naszych pracowników, tudzież żony, mężowie, partnerowie uczestniczyli w tych zajęciach i no super się bawiliśmy razem. Tu mam kilka pytań, dwa wątki. Pierwsza rzecz w ogóle to, co teraz opowiedziałeś o integracji i tej gry w ryje w ogóle, to jakby nawet bym to odłączył od pracy zdalnej, bo w każdej pracy można to zrobić, nie? Jak mam takie wrażenie, że nawet wręcz bym chyba z tego produkt tworzył i sprzedawał do korporacji, no bo faktycznie tam jest, nie wiem, przemiał ludzi, duża rotacja w wielu firmach i przychodzą młodzi studenci na przykład, czy ktoś, jakby ludzie się nie znają, tak? Znają właśnie to, co ty powiedziałeś, znają się kogoś z biurka, kogoś z projektu, z najbliższego otoczenia, a często trzeba gdzieś iść do kogoś, nawet tak wchodzi się do kogoś, do jakiegoś innego biura, jak krzyczy Wojtek, no i który się odwróci, to jest on, nie? Prawda? Więc w sumie można to wykorzystać, tak? Jakby dla tych dużych firm.
A tak samo nawet jak robimy tą integrację, tak, nawet już tą fizyczną raz w roku jakaś firma organizuje, to przecież tak to jest to samo, tak? Ta rodzina zostaje tam w domu. Ta żona czy ten mąż musi tam z tymi dziećmi walczyć, bo a tam żona czy mąż pojechali się bawić, nie? Więc można im też zapewnić jakoś chociaż tak umilenie tego czasu, żeby jakoś na spokojnie wyjść. Dla mnie to jest ciekawe jeszcze, co mówisz, że macie spotkania raz w miesiącu. Rozumiem, że jakby one są obowiązkowe dla wszystkich, całego zespołu, czy raczej jest też dowolność takiego spotkania? Mówię, że tak trochę podróżujecie po kraju, też żeby pewnie poznać trochę miejsca, trochę też, żeby ludzie nie musieli dojeżdżać wszyscy. Ale jakby też mówię, że też pracujecie nad rozwojem firmy, to też w jakim, nie wiem, godzinach pracy, ile tam macie tego czasu i co z tego powstaje, takiego spotkania? Jasne, spotykamy się tak mniej więcej koło godziny 12, żeby wszyscy mogli spokojnie dojechać z różnych zakątków i spotykamy się najczęściej w Warszawie, no bo to jest najlepiej skomunikowane miasto i dość centralnie położone. Tym niemniej właśnie jeździmy do różnych miast, z których pochodzą osoby z naszego zespołu, bo to także super przyjąć, zorganizować spotkanie dla firmy. Wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa, pokazać coś lokalnego, no i wykorzystać ten aspekt zdalności, że nie jesteśmy przywiązani tylko do innego miejsca. Nawet jak spotykamy się w Warszawie, to dążymy do tego, żeby za każdym razem w innej dzielnicy, żeby troszeczkę no, poznać miasto i no właśnie nie popadać w jakąś taką rutynę. To spotkanie składa się z takiej części, gdzie przez 3 do 4 godzin pracujemy. Po prostu jest zarezerwowany czas na pracę w jakichś zespołach. Każdy może zgłosić temat, który chciałby poruszyć. To są tematy takie cross-firmowe, więc właśnie, które świetnie się nadają do tego, żeby pracować bezpośrednio, face-to-face. Dużo szybciej można więcej kwestii ustalić. I każdy, kto chce dołączyć do takiej grupy, po prostu przez spotkanie może się zapisać czy dodać własny temat, czy zapisać się już do jakichś zgłoszonych tematów. Jeżeli się uzbiera dana jakaś liczba osób sensowna, żeby poprowadzić dany temat, jest lider danego tematu, no to ten czas podczas spotkania mają na to, żeby porozmawiać na ten temat i pod koniec tego spotkania prezentują, do jakich wniosków doszli, co wypracowali, albo na przykład jaką rekomendację proponują, żeby wprowadzić w naszej firmie. Także raz na kwartał te spotkania służą temu, żeby przeprowadzić retrospekcję. Nie wiem, czy znacie takie narzędzie. Niesamowicie wielu osobom się kojarzy z czymś negatywnym, że to jest taki sposób, żeby coś złego powiedzieć, ale także w pracy zdalnej to jest dobre, żeby uwolnić czasami takie też negatywne emocje, wyrzucić z siebie coś, co się nie podoba, coś, co jest złe. Na przykład z tego nam wyszło, że zespołowi brakuje rozpieszczenia podczas pandemii i zrobiliśmy coś fajnego i wszyscy, nawet mamy filmiki, jak poszukacie dobrze na YouTubie, w naszych dresikach i przerodziło się to w coś takiego zabawnego, fajnego. Więc sposób taki, żeby poznać nastroje i wybadać, no jakieś, wyłapać najważniejsze tematy dla organizacji w danym czasie, nad którymi możemy pracować. Jak jest retrospekcja? To także wybieramy sobie parę tematów z tej retrospekcji i w tych grupach pracujemy nad rozwiązaniem. Jemy wspólnie lunch tego dnia i mamy zorganizowane jakieś atrakcje. Ostatnio mieliśmy jakąś grę miejską po Warszawie. Innym razem, jak byliśmy we Wrocławiu, to byliśmy w Zoo Wrocławskim. W Poznaniu piekliśmy rogale świętomarcińskie. Innym razem to był przejazd krosem po górach. Innym razem to była jazda konna. No więc tych atrakcji naprawdę jest sporo, a dzień kończymy jakąś wspólną kolacją i tańcami, dla niektórych do białego rana. Wow, to tak jeszcze dopytując się, obowiązkowe to spotkanie jest, czy też dowolne? Nie jest obowiązkowe, ale jest mocno rekomendowane, żeby na nim się pojawić, bo po pierwsze jest to... Informujemy o tym, jak rekrutujemy, że coś takiego ma miejsce
i bardzo nam zależy, żeby osoby były, no bo jest to takie wspólne święto firmowe i także sposób na to, żeby się wkręcić w organizację, lepiej poznać. Co więcej, mamy osoby, które zanim zaczną u nas pracować, ale już obie strony się zdecydowały na współpracę i zaczynają od takiego spotkania. Mhm. To niesamowicie ułatwia później kontakt z ludźmi, bo tych ludzi się widziało, łatwiej o coś poprosić, zapytać, zwłaszcza jak się jest nową osobą w organizacji. Także można zobaczyć, jaka jest kultura organizacyjna, jaki sposób komunikacji, co dużo trudniej wyczuć w przypadku, jeżeli się tylko ten onboarding odbywa zdalnie, no bo tak jak wspominałem, ta komunikacja no, jest bardziej taka no, wygładzona, ta pisemna, niż no, taka bezpośrednia. Świetnie, fajnie. Jeszcze jeden taki temat. Dosyć dużo przykładów od ciebie wziąłem na sposoby rozwijania pracowników. Jeżeli możesz, to możesz o wszystkich opowiedzieć, jeżeli masz jakieś, nie wiem, tam swoich faworytów, najbardziej, nie wiem, rzecz, która przekłada się na waszą organizację najbardziej, to śmiało mów, czyli jak wy dzielicie się wiedzą, jak rozwijacie pracowników, jak sami się rozwijają? Tak, zacznijmy od tego, że przede wszystkim chcemy budować świadomość tego rozwijania się i uczenia w ramach organizacji, stąd też w piątki na tych spotkaniach o 10 zadajemy jedno proste pytanie, czego się nauczyłeś w danym tygodniu. Chodzi o taką autorefleksję, żeby zdać sobie sprawę, że minął kolejny tydzień i jest coś, czego się można było nauczyć. I to są ciekawe, często błahe rzeczy, kto się nauczył jakiegoś skrótu na klawiaturze, o którym nie wiedział ktoś inny, czegoś innego, albo że istnieje jakaś aplikacja, która niezwykle mu ułatwia życie i super, bo to jest także sposób, żeby inne osoby mogły się czegoś dowiedzieć, co słychać w projekcie u innej osoby, albo z czym się mierzyły i często jest tak, że ktoś mówi, ojej, ja tego nie wiedziałam, a u mnie w projekcie na tym pracuję, ty chodź pogadamy po spotkaniu i szybko mi podpowiesz i w ten sposób rozwiązują problemy. Więc to jest pierwsza rzecz, żeby takie budować kulturę świadomości tego, że się uczymy i rozwijamy i każdy tydzień, w każdym tygodniu czegoś możemy się nauczyć, nawet najprostszego. My w firmie kładziemy duży nacisk na dzielenie się wiedzą, stąd też mój udział w tym webinarze, no bo dla mnie jest naturalne, że dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, które mamy, bo wychodzimy z założenia, że to może tylko wspomóc innych, a nas z kolei spozycjonować w roli ekspertów z danego zagadnienia, stąd też piszemy bardzo dużo blog postów. Co blog posty związane z rozwiązaniami technicznymi, które stosujemy, ale także jak dobrze przejrzycie naszego bloga, znajdziecie dużo opisów czy case studies związanych z pracą zdalną, tudzież z tą naszą całą kulturą organizacyjną właśnie z transparentnością czy ogólnie z tym turkusowym zarządzaniem. Organizujemy raz na jakiś czas prezentację. Jest czas na to, żeby dowolna osoba mogła przyjść i zaproponować jakiś temat, który chce zaprezentować firmie. To jest coś, czego się nauczyła i na przykład chce zrobić na ten temat prezentację, chce opowiedzieć o projekcie, z jakimi wyzwaniami się mierzyła, a może jest prelegentem na jakiejś konferencji, przygotowała prezentację i chce po prostu ją powiedzieć w mniejszym gronie wśród osób zaufanych, które jeszcze podpowiedzą, co można w takiej prezentacji poprawić po to, żeby idąc do tej publiczności szerszej mieć dużo lepsze przygotowanie. Taka nowa inicjatywa, która nam się narodziła podczas pandemii, to jest Reading Club. Bierzemy sobie jakąś książkę, dzielimy ją na rozdziały i ustalamy sobie, że na przykład za tydzień przeczytamy pierwsze dwa rozdziały i spotykamy się po tygodniu na taką dyskusję, żeby podzielić się tym, co nas zaintrygowało w tych rozdziałach, czego się nauczyliśmy, czego dowiedzieliśmy. I to są takie reading cluby, mamy belestrystyki, ale mamy też takie bardziej zawodowe z umiejętnościami miękkimi, z umiejętnościami takimi
menedżerskimi, ale także książki techniczne, które ciężko się czyta, a właśnie mając taką grupę wsparcia czy inne osoby, no to niezwykle motywuje i tych książek nagle się okazuje, że tak jak nikt nie miał czasu czytać, to czytamy całkiem sporo, no bo właśnie to motywuje, że jest deadline, co więcej nie trzeba przeczytać od razu całej książki, tylko jakieś fragmenty, no i też można powymieniać się opiniami i od razu zastanowić się, jak to wpływa na naszą pracę czy organizację i wymienić się tymi doświadczeniami z innymi. Jeszcze tu mamy takie dwie pozycje. Indeks, dzielenie się doświadczeniem z projektów. To też, że macie jakieś takie spotkanie cykliczne? Tak, to jest też, że raz na jakiś czas prosimy, żeby osoby opowiedziały o swoim projekcie. I opowiadają od strony, jak wygląda współpraca z klientem, ale także o zagadnieniach technicznych. Więc to jest super spotkanie, czy dla osób, które na przykład są zainteresowane zmianą projektów, mogą szybko dowiedzieć się, co tam słychać w projekcie i z kim by współpracowały przy takim projekcie, ale no także nauczyć się czegoś i podyskutować na temat różnych rozwiązań. No i jeśli chodzi o certyfikaty, też nauka do nich, no, trzeba się zmotywować, więc dużo łatwiej się uczy w gronie kilku osób niż samodzielnie i też dzięki temu podczas pandemii no, osoby z naszego zespołu chyba zdobyło kilkadziesiąt certyfikatów i to naprawdę często bardzo skomplikowanych, ale właśnie przez to, że uczyły się razem w jakimś gronie, dużo bardziej je motywowało. No i co więcej odwracało także od tego aspektu związanego z pandemią, że nie ma tego życia towarzyskiego, nie można wychodzić, a można i nie ma konferencji, a jednak się okazało, że są inne alternatywne sposoby na to, żeby się rozwijać. Tutaj Dawid napisał właśnie, że pomysł z wspólnym czytaniem jest ekstra i wydaje mi się, że właśnie to jest też taka rzecz, którą chyba my będziemy chcieli zaszczepić. Piotrowi u nas się szczególnie spodobała, bo faktycznie to jest to, co każdy gdzieś tam mówi o czytaniu, ale nigdy nie ma jakby na to czasu, jest to ostatnia rzecz, a to tak się wspólnie razem motywujemy, nie? Trzeba to po prostu zrobić. Ale też jakby osoby z tym samym zainteresowaniem, tak, z tą samą tematyką mogą się po prostu podzielić swoimi, tak, wrażeniami z tej książki. Każdy coś wyciąga też często coś innego z tej książki, nie? I z tego rozdziału chociażby. Dokładnie tak. I znowu jest to świetne narzędzie do integracji zespołu, bo znowu przychodzą osoby z różnych, jak masz większą organizację, no to trudno wszystkich naraz integrować, a nagle wyciągasz jakiś obszar, który jest ciekawy dla innych osób i te osoby mają jakąś płaszczyznę do rozmawiania. I później łatwiej im nawiązać kontakt, łatwiej im pracować ze sobą, łatwiej o coś poprosić, zapytać, bo no, znają się po prostu lepiej. I dalej, to nie jest ograniczeniem tylko, te punkty nawet nie są ograniczeniem tylko dla pracy zdalnej, bo wręcz przeciwnie, dla dużych firm, gdzie można zrobić takie zespoły, dla małych firm przecież można zrobić takie zespoły i wspólne przedsięwzięcia, nie? To jakby jest otwarta droga. Tylko, że praca zdalna wydaje mi się, że to bardziej ułatwia, no chociażby tak. Jeżeli masz firmę, gdzie jest kilka pięter, no to tak trudniej z zespołami się integrować, albo nawet duże przestrzenie, no bo duże organizacje, a tutaj nagle masz osobę, nie wiem, która pracuje na co dzień przy administracji, osobę, która jest programistą, a ktoś inny zajmuje się sprzedażą i ktoś inny jeszcze, nie wiem, pracuje zdalnie z jakiegoś odległego kraju i no, no super. I nie trzeba czekać i szukać wolnej salki po prostu, nie? Dokładnie tak. Świetnie. Jaśku, dziękuję ci bardzo, bo teraz chciałbym trochę taką przejść jeszcze tą część, co teraz można z tym zrobić, bo faktycznie już wspominaliśmy o tych wyzwaniach, które są w tej pracy zdalnej, które się pojawiły, chociażby właśnie te spotkania, większa liczba, ta kontrola, która była, tak, tego kierownictwa, sama organizacja miejsca pracy w domu, te narzędzia, które trzeba było wypracować, to co mówiłeś, z tego chaosu trzeba było coś stworzyć generalnie, więc dojść do czegoś takiego bardziej efektywnego, to godzenie tej opieki nad dziećmi, życia prywatnego, no i to co mówiłeś, tak, żeby nauczyć się też, że praca to praca, w domu praca to jednak praca, nie? Jakby jest też tym priorytetem, z którym trzeba sobie dzielić i faktycznie, bo pytaliśmy ile pracują ludzie zdalnie i okazało się tak, że ponad połowa osób większość czasu spędza jednak zdalnie, więc jakby przechodzimy powoli też w ten tryb
I firmy widzę, że też zostawią tą furtkę, tak? Kiedyś tego nie było, 5 dni w biurze, teraz bardziej chętnie się godzą na to, żeby wprowadzić ten model hybrydowy. Po prostu, bo też zauważyli korzyści płynące z życia, tak? Które wynikają, ale my dostrzegamy teraz dwa nowe wyzwania, takie dosyć inne, bo lider w czasie pracy zdalnej, gorzej właśnie jakby współpracować i prowadzić projekty i być liderem i integrować całą ten zespół, chociaż dzisiaj pokazaliśmy dosyć dużo fajnych kierunków, które będzie można wykorzystać i otworzyć oczy, no i też jakby wprowadzić zdalną optymalizację procesów. I my szukamy zawsze takich rozwiązań win-win trochę, które dadzą tak jakby wygraną zarówno dla osoby, która to realizuje, czyli usprawniać siebie, rozwijać siebie, swoje umiejętności, tak jakby tu było dużo takich przykładów, gdzie pracownicy mogą sami się rozwijać i też poprawiać, dzięki temu też poprawiać organizację, i też to dzisiaj było, czyli usprawniać, wdrażać rozwiązania, i takie połączenie daje naprawdę duży efekt zarówno dla tych dwóch stron, jakby pracownika można powiedzieć i firmy. A my też w maju pytaliśmy was, jakbyście widzieli, co byście chcieli osiągnąć dzięki programowi rozwojowemu Lean, i dostaliśmy sporo odpowiedzi związanych właśnie z poszerzeniem wiedzy, ale takiej praktycznej wiedzy, umiejętności wdrożenia pewnego rodzaju narzędzi, ale też po prostu chcieliście móc samodzielnie prowadzić projekty, samodzielnie prowadzić transformacje, i to nas trochę zmobilizowało do tego, żeby stworzyć taki program rozwojowy, nazwać go Lean Leader. I stworzyliśmy produkt, taki program Lean Leader Green Belt, i chcielibyśmy z nim po prostu wystartować teraz, otworzyć na niego zapisy, gdzie tym programem rozwojowym będzie można samodzielnie przeanalizować obecną sytuację, zaplanować działania i przede wszystkim wdrożyć te usprawnienia. To wszystko pod naszym okiem, z naszym doświadczeniem, z konsultantami od nas. Generalnie jak takimi krokami sobie wyszczególiliśmy to takie trzy proste rzeczy. Mamy spotkanie kickoffowe, gdzie startujemy, mamy indywidualne konsultacje 12 po godzinie, to trwa 3 miesiące, i mamy konsultacje grupowe z innymi też liderami. I w takim programie mamy zbieranie informacji, analiza stanu obecnego, obserwacja procesów, identyfikacja tych wszystkich marnotrawstw, zaplanowanie stanu przyszłego, zaplanowanie projektów, zaplanowanie mapy stanu przyszłego i wdrożenie też zmian. Więc z takiego programu chcemy oczywiście osiągnąć wiele. Otrzymujecie od nas kursy, plany projektowe, narzędzia, szablony prezentacji, wszelkiego rodzaju formularze, mówiąc od takiej strony technicznej, a tak czego chcemy, żebyście się nauczyli, to przede wszystkim zarządzać tymi projektami, wdrażać podejście procesowe, prowadzić projekty optymalizacyjne, czy też analizować procesy i dać to firmie. Oczywiście cały ten program kończy się certyfikatem Greenbeltowym, a firmy oczywiście mogą uzyskać tak analizę procesów, projekty usprawnienia, standardy działania, no i tak zakładamy 50 tysięcy oszczędności w skali roku. Jeżeli ktoś osiągnie oczywiście taki wynik, to też certyfikat Greenbeltowy jest z wyróżnieniem, gdzie jest opis tej kwoty i tak pokazanie tego wyniku. I tutaj mamy to podejście win-win właśnie, tak? Czyli poprawiamy organizację i doskonalimy też siebie. Pod naszym opieką, tak, 8 lat realizacji naszych, 257 projektów, 353 zoptymalizowane procesy, szereg działań, chcemy to po prostu przełożyć, dać wam możliwość, i dlatego startujemy z tym projektem, z tym programem rozwojowym Greenbelt. On jest o wartości 5249 zł netto. I uwaga, żeby w ogóle aplikować, zbieramy po prostu zapisy na rozmowę. Zapis na rozmowę nie wiąże się z tym zakupem, po prostu na takiej rozmowie umówimy się na rozmowę. I na takiej rozmowie dyskutujemy, zadajemy pytania, sprawdzamy, czy ten program jest dla was, czy on będzie dla was przydatny, czy macie na to możliwości, czas, przestrzeń, zespół, czy jesteście gotowi, czy jakąś inny kierunek trzeba wybrać. Na takiej rozmowie wtedy dyskutujemy o tym i podejmujemy decyzję. My też powiemy wam, że jeżeli nie jest to dla was, to też wam o tym po prostu powiemy, a jeżeli będzie to dla was, no to jak najbardziej pokażemy wam kierunek, jak to można wykorzystać. Tylko my też widzimy, że nie możemy kształtować samotnych liderów,
i nie chcemy ich robić, bo moglibyśmy zrobić taki program dla jednej osoby i tyle. Chcemy angażować zespół, chcemy wspierać ten zespół, bo wiemy, że żeby iść daleko, trzeba iść razem, więc ta droga, która jest, to jest wspólna dla nas. I nasz produkt drugi, jaki jest, czyli kursy nie dla zespołu, to ponad 38 kursów i chcemy dać je dla 10 osób z firmy, na 12 miesięcy. Dostęp do wielu kategorii: zarządzania, lin na produkcji, lin w usługach, role w firmie, Excel, rzeczy miękkie, no i inne takie nawet techniczne rzeczy, jak rysunek techniczny, AutoCAD. Chcemy naszą całą wiedzę, którą mamy zgromadzoną na naszej platformie, po prostu przekazać zespołowi, który będzie wspierał tego lidera. Mamy tam mnóstwo plików, materiałów szkoleniowych, gotowe narzędzia do wdrożenia. My też w ramach współpracy dla kursów dla zespołu projektujemy ścieżki rozwojowe dla danych pracowników, czyli jaką drogę i które kursy trzeba przechodzić. Mamy matrycę kompetencji. Każdy kurs oczywiście kończy się też indywidualnym certyfikatem. Dostęp 24 godziny, można robić ile się go chce, kiedy się go chce, własne tempo pracy. Myślę, że też tutaj właśnie takimi przykładami, które były, że można to włączyć w godziny pracy. Dodatkowo do tego mamy panel do zarządzania tymi kursami, czyli możemy zaplanować uczestnikom, kiedy są dane terminy, mamy przypomnienia e-mail, monitorowanie postępu, wyniki, zdaje się tam test, jest wynik w postaci procentowej. Generalnie my też tu wspieramy, bo wystarczy nam tylko jedna godzina wdrożenia przed z osobą zarządzającą tym zespołem, więc spotykamy się, pokazujemy, jak to działa, jest od nas pełne wsparcie, cały czas dostęp. Z naszej platformy korzysta ponad 8 tysięcy osób, ponad 1000 firm, wiele opinii pod naszymi kursami możecie spojrzeć, więc chciałbym to dołożyć do tego, ponieważ wiemy to, że teraz tak, tradycyjne szkolenia raz są trochę utrudnione, sami o tym wiemy, no ale też ten poziom cenowy 38 szkoleń, 10 osób, szkolenie po 4000 to daje kwotę astronomiczną, bo 144 tysiące złotych, tak? Jakbyśmy to chcieli wszystko zrobić. A u nas wartość tego produktu 10 osób, 12 miesięcy, 38 kursów to jest 5988 zł netto, więc nasz pakiet, nazwaliśmy go pakiet Lean Lidera i on składa się właśnie z Greenbelta i kursów Lean dla zespołu i jest cały warty, tak? 11 247. I zbieramy zapisy do piątku. Jeszcze w piątek będziemy zbierać zapisy. Tak jak mówiłem, trzeba wejść na stronę, zapisać się na rozmowę i dopiero wtedy umówimy się na kolejne spotkanie i wtedy podyskutujemy, czy te rzeczy są dla Was. Ale oczywiście jak to my, dajemy jeszcze jakieś bonusy. Bonusy do piątku, co chcemy dać. Wiemy, że w analizie procesów jest to istotne. Czyli aplikacja do analizy nagrań. 10 licencji na rok. O wartości 3900 zł i chcemy to dać, jeżeli nagrywacie procesy, chcecie je optymalizować, poprawiać, na przykład skrócić czas przezbrojenia lub wprowadzić standaryzację, gdzie normowanie jakichś procesów, bardzo mocno ta aplikacja ułatwia pracę. Robiliśmy ją sami dla siebie generalnie, bo dużo takich projektów prowadziliśmy i po prostu widzieliśmy, że szukaliśmy sposobu na to, żeby tak tego Excela, przeklikowywanie tych filmów sobie trochę ułatwić i powstał nam produkt, którym chętnie się po prostu dzielimy, bo wiemy, że tak on fajnie pokazuje, że można pracować mądrzej, a nie więcej. Więc do tego Greenbelta kursów Lean dorzucamy analizę nagrań i to już jest taki dosyć spory nasz pakiet. I jak zawsze coś jeszcze dodajemy teraz. Dla osób, które są z nami na live, to dajemy naszą aplikację Problem Box na 12 miesięcy do 50 użytkowników, czyli nasz system sugestii, system zbierania pomysłów o pracowników. Jeżeli przede wszystkim nie macie czegoś takiego, ludzie do Was przychodzą, zgłaszają pomysły, ale w sumie to zapisujecie albo nie macie gdzie zapisać, a nie mówiąc już o realizacji, albo pracownicy zgłaszają, ale nie wiedzą, co się z tym dzieje, albo chcecie zaaktywizować pracowników gdzieś to w jakiejś tam formie kartkowej, gdzieś jest i tak dalej. System nie zawsze tam jakoś żyje, więc nadać mu drugiego takiego życia, to my dorzucamy ten problem box do tej aplikacji, do tego naszego pakietu Lean Lidera, gdzie mamy Greenbelta, kursy Lean i analizy nagrań. To wszystko wartości 15 tysięcy złotych 147. I tak jak mówię, zapisy są do piątku, na to będziemy przyjmować. Trzeba wejść w link kursy.pl/rozmowa i tam się mówi na rozmowę, wybrać to z kalendarza. I teraz wyobraźcie sobie,
że chcielibyście rozwijać świadomość pracowników, podnieść kompetencje, poprawiać efekty w firmie, utrzymać wdrożone zmiany. Jeżeli byście to mogli zrobić, to ile dla was byłoby to warte? Bo my chcemy dzisiaj ten pakiet tych o wartości 15 147 dać takiej mojej ulubionej kwocie, same siódemki, 7777 zł netto. Do piątku taki pakiet będzie aktywny. Uwaga, trzeba się zapisać na rozmowę. Po prostu zapis na rozmowę nie zobowiązuje was do zakupu. Po prostu on jest taką kolejnym elementem do zobaczenia, czy to jest dla was. Jakby rozumiem, że dzisiaj jesteście na webinarze, dzisiaj mamy ten problem box. Oczywiście jakby ktoś w firmie będziecie dyskutować, tak, wprowadzamy też raty, można zrobić 5 rat po 1555 zł raz na miesiąc. Do końca roku zostało nam te 5 miesięcy, więc spokojnie można to rozłożyć w tym czasie i sobie zrealizować ten projekt Lean Leadera. Oczywiście jeszcze taki mam bonus trzeci dla zgłoszonych do jutra. Jeszcze jutro przyjmujemy zgłoszenia i wtedy dorzucimy coś specjalnego, czyli kurs audytora wewnętrznego ISO 9001 dla 10 osób o wartości 2430 zł. To jest kurs realizowany przez Polskie Centrum Certyfikacji. Jest on online, tak, u nas się wchodzi, realizuje się go w dowolnym momencie, w dowolnym czasie i można uzyskać uprawnienia audytora wewnętrznego. Czyli do naszego pakietu Greenbelta, kursów Linda Zespołu, analizy nagrań, problem boxa dochodzi to szkolenie audytora wewnętrznego i wartość tego pakietu zostaje taka sama. 4 siódemki, 7777. Tak trochę w szczegółach. Greenbelt jest dla jednej osoby, trwa 3 miesiące, jest 12 sesji. Kursy Linda Zespołu to jest dla 10 osób na 12 miesięcy, 38 kursów. Analiza nagrań to jest 10 licencji na 12 miesięcy. Problem Box to jest dla 50 osób na 12 miesięcy i szkolenie audytora wewnętrznego jest dla 10 osób i to zostaje wam na zawsze. Co ważne, rozumiem, że możecie teraz być tak trochę w czasie prywatnym, w czasie własnym i możecie myśleć o firmie, więc jeżeli będziecie chcieli to przedstawić i uzyskać tak finansowanie z firmy, to przede wszystkim będziecie realizować projekt w firmie pod naszym nadzorem, z naszym wsparciem. Będą konkretne działania, konkretne narzędzia do podjęcia, do wdrożenia. Dostaniecie dostęp do naprawdę szerokiej wiedzy, którą mamy, wszystkim się będziemy dzielić i przykładów. Wygospodarujecie, mam nadzieję, że oszczędności i myślę, że tu nawet 50 tysięcy złotych. No i oczywiście wzrost wiedzy i zaangażowania osób, które będą uczestniczyły w tym projekcie. Jeżeli będziecie chcieli to przekonać swoje kierownictwo, to my przygotowaliśmy dla was taką specjalną ulotkę, którą będziecie mogli przedstawić w firmie, pokazać, co w tym pakiecie się zawiera, jak on wygląda, z czego się składa, więc spokojnie, zaraz będzie link, możecie sobie ją pobrać, przekazać mailem. Mamy czas do piątku, bo zbieramy wtedy do piątku zapisy, więc spokojnie możecie to zrealizować. My zawsze też jesteśmy do dyspozycji. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to możecie do nas pisać, możemy się umówić na spotkanie z zarządem, z firmą, z przedstawicielami, więc jesteśmy otwarci na większą dyskusję. I przede wszystkim co potrzebujemy, to żeby się zapisać na tą rozmowę. To jest dla nas klucz i ona będzie naszym wyznacznikiem, bo tam przyjmujemy po prostu zgłoszenia i resztę będziemy dogrywać indywidualnie. No i dlatego chcemy tego naszego lidera wyposażyć w narzędzia i dać mu zespół, który będzie z nim współpracował. Czyli chcemy dać kursy, chcemy dać problem boxa, audytorów, aplikację ułatwiającą analizę nagrań. I w sumie teraz mamy dwie opcje, tak jak jesteście tutaj z nami. Jakby dziękuję za to, że jesteście z nami. Możecie spokojnie sobie działać dalej lub po prostu się zapisać na rozmowę, porozmawiać z nami, sprawdzić, co dla was przygotowaliśmy, czy to pomoże waszej firmie i przynieść może konkretne rezultaty. Często się pojawia pytanie, bo już rozpoczęliśmy ten proces trochę tak w cieniu, ale już parę zgłoszeń z firm mamy, że widzimy, że tam niektóre firmy zgłaszają 2 osoby, 3 osoby. I tak jest taka możliwość. Więcej osób też możemy, będziemy dyskutować na rozmowie i ustalać ceny indywidualne, ale tutaj pokazujemy, że tak możemy to zrobić, że dla jednej osoby ten pakiet jest wart 7777 na tej promocji, dla dwóch osób 12222, a dla trzech osób mamy 14444. Takie ładne, powtarzające się cyfry, łatwo zapamiętać. Też to robimy w ratach, jeżeli jest potrzeba, więc spokojnie możemy tutaj to działać. Przede wszystkim ważne jest, żeby się zapisać na rozmowę do piątku. I zmierzając ku końcowi, prezenty, które obiecaliśmy. Badanie różnic efektywności pracy zdalnej.
fragment szkolenia i 3 karty pracy związane z pracą zdalną. Wszystko znajdziecie w tym linku Action Plan Prezenty 032. Za chwilę się pojawi link, więc spokojnie będziecie z tego mogli skorzystać. Także przypominam, rozpoczęliśmy zapis na ten nasz pakiet Lean Leadera. Dzisiaj też pewnie dostaniecie maila o 20 z samym tym podsumowaniem. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Macie czas, jakby kto się zapisze dzisiaj, będzie mógł skorzystać z Problem Boxa, a kto się zapisze jutro, mamy szkolenie audytora, a kto się zapisze do piątku, no to będzie właśnie ten Greenbelt, kursy Lean i analiza nagrań w tym naszym pakiecie. Więc zapraszam po prostu na zapis do rozmowy. I tam będziemy więcej wtedy dyskutować o tym, czy to jest dla was. Tyle trochę tak, Jasiek, z mojej strony. Wiesz, jeszcze musiałem tutaj podkręcić trochę tematów sprzedażowych, ale było mi bardzo miło. Bardzo fajna rozmowa. Generalnie dużo wskazówek, tak jak wiedziałem, że tak będzie. Myślę, że tutaj dużo możecie znaleźć w ogóle generalnie w sieci, na LinkedInie. Rozumiem. Wywiad z Gregiem Albrechtem przede wszystkim też jest dosyć fajnym kompendium wiedzy, gdzie dzieliłeś się wiedzą i można sobie tego odsłuchać. Co jeszcze, Jaśku? Coś, czego nie powiedzieliśmy, a co byś chciał jeszcze powiedzieć? Po pierwsze, bardzo dziękuję za obecność i za wasze zainteresowanie tym tematem i oczywiście za zaproszenie mnie tutaj na webinar. Mamy 2 e-booki dostępne. Mm-hmm. One są zupełnie bezpłatnie u nas na stronie na softwaremill.com. Tam, jak wejdziecie do odpowiedniej zakładki, to znajdziecie e-book o pracy zdalnej, jak zorganizować pracę zdalną w zespołach. To jest 8 takich lekcji praktycznych, gdzie opisujemy case'y, właśnie jak sobie poradziliśmy, z jakich narzędzi korzystamy, jak organizujemy sobie pracę, jak współpracuje zespół, jak organizujemy pracę zespołu, jak organizujemy firmę, integrację. Więc w taki sposób usystematyzowany, to jest 70 parę stron, głównie grafika, ale a mniej tekstu, ale bardzo treściwe na temat pracy zdalnej. I drugi e-book to jest narzędzie, które wykorzystujemy jako taką dla nowych osób, które dołączają do zespołu. Dołączenie do nowej firmy jest sporym wyzwaniem, a dołączenie do pracy do firmy zdalnej jeszcze większym wyzwaniem. Więc kolejny e-book to taki handbook nasz dla nowych pracowników. Tam opisujemy trochę kulturę organizacyjną, znowu na temat tego, jak pracujemy i o tym, jak się przygotować, jak wygląda pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc, pierwsze 3 miesiące w takiej zdalnej organizacji. Bo zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo spore wyzwanie i spory stres i chcemy dostarczyć jak najwięcej odpowiedzi na te pytania. A dlaczego wam to udostępniam? Bo może was zainteresuje, może zainspiruje do tego, żeby polepszyć także jakość na start dla nowych osób, które dołączają do waszej organizacji. Może znajdziecie tam coś ciekawego. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby się spotkać, jak nie bezpośrednio, to online, bo jak będziecie szukać tematów zdalnych, to bardzo chętnie się tą wiedzą podzielę. Także na temat truksowej organizacji, to co wspominałeś, Krzyśku, właśnie, że występowałem u Grega Albrechta, gdzie opowiadam bardziej właśnie, jeżeli was interesuje ta transparentność, ta kultura organizacyjna oparta na zaufaniu, to z kolei tam więcej informacji znajdziecie. Linki się pojawiły i zarówno do Grega i do twojego handbooka to miałem, więc spokojnie możecie wejść, poszukać, co tam jest ciekawego, zobaczyć te wpisy blogowe też, jeżeli was interesują. Ja w ogóle podziwiam to wasze podejście, twoje i firmy. Jakby nie mówię nawet już o stylu zarządzania, co właśnie o tej takim sposobie dzielenia się wiedzą. Wszędzie jakby nie zatrzymujecie tego dla siebie, tak? Jakby pokazujecie, wiesz, no twoja konkurencja też to może oglądać, też może podglądać wasze pomysły, działania. I robi to, tylko że oni będą ci drudzy, a nie pierwsi. Więc to nas motywuje do tego, żeby cały czas myśleć nad tym, jak tę naszą kulturę organizacyjną ulepszać i zmieniać, bo my chcemy być liderem od pracy zdalnej i takie udostępnianie poniekąd motywuje nas do tego, żebyśmy robili jeszcze coś więcej, jeszcze coś lepiej,
bo sami wypracowaliśmy to w ciągu 12 lat, więc jasne, może my podpowiadamy, jak to robić, ale zdajmy sobie sprawę, że zaimplementowanie i zmiana kultury organizacyjnej, no to nie odbywa się po przeczytaniu jednej książki, tylko to jest ciężka praca i to całej firmy, całej organizacji, jeżeli to ma przynieść efekt. No i do takiej ciężkiej pracy was zachęcam. Dokładnie. Nie od czytania, tylko od robienia, nie? Te rzeczy się dzieją. Po prostu trzeba zasiać wiedzę, zdobyć, dlatego nawet nasz program w sumie tak jest też skrojony, żeby zaangażować, bo w tym Greenbelcie jednak trzeba wykonać projekt, trzeba wykonać pracę. Jednak nie jest to tylko zrobienie szkolenia, jednak to jest wykonanie projektu, więc właśnie też chcemy to po prostu przełożyć na taką namacalną rzecz i efekt, który powstaje z tego. Świetnie, dziękuję ci, czas mi szybko minął, bardzo, super rozmowa. Podejście do naśladowania, Ania pisze. Więc chcemy się wzorować, chcemy działać jeszcze więcej i uczyć się tego od ciebie, od innych osób, które gdzieś u nas się pojawiają i pokazują, jak pracować faktycznie można mądrzej, a nie więcej. Więc dziękuję ci jeszcze raz bardzo za przyjęcie zaproszenia i naszą rozmowę. Dzięki wielkie. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru. Cześć, trzymajcie się. Pamiętajcie, pracujcie mądrzej, a nie więcej. Dobra, koniec.